Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepienniku Strzyżewskim. Wieś została powtórnie lokowana w 1347 roku. Wtedy wydzielono ziemię dla mającego powstać kościoła. Z nieznanych przyczyn nie doszło wówczas do powstania parafii. Świątynię wzniesiono dopiero w latach 1947-1949 z inicjatywy i fundacji księży Bochenków oraz mieszkańców wsi. Cytat z Gościa Niedzielnego. Zanim stanęły mury, odbywa się ogromnie wzruszająca uroczystość. Otóż budowę w ogromnej większości finansują księża Bochenkowie, a także ich siostry Helena i Wiktoria, które za chlebem wyjechały do Ameryki, oraz mieszkająca na miejscu Henryka. W czasie wmurowania kamienia węgielnego w fundamenty, oprócz dokumentów, kładą kawałek zasuszonego, zczerniałego chleba. Wiktoria, kiedy w 1908 roku wsiadała na statek do Ameryki, dostała od matki Filomeny bochenek domowego chleba. Część z niego schowała i traktowała jak relikwie. Kiedy po śmierci matki zaczęła się budowa, przysłała oprócz pieniędzy ten kawałek chleba. Kościół stoi zatem na kromce chleba. Jezus przyszedł na świat w Betlejem. Betlejem po hebrajsku znaczy po prostu dom chleba, tłumaczy biblista ksiądz doktor habilitowany Piotr Łabuda. Kościół stojący na chlebie, w którym dziś Jezus się rodzi na ołtarzu Eucharystii, to z jednej strony piękna symbolika, a z drugiej można powiedzieć oczywistość. Koniec cytatu. Autorem projektu kościoła był Zbigniew Rzepecki, natomiast pracami budowlanymi kierował Adolf Boratyński. Poświęcony został przez biskupa Jana Stepę 26 czerwca 1949 roku. Parafia została erygowana 29 września 1972 roku przez biskupa Jerzego Ablewicza. Kościół został wzniesiony w stylu modernistycznym. Jest budowlą murowaną, wybudowaną z kamienia, cegły i betonu. Od frontu wieża wtopiona w korpus. W świątyni znajdują się trzy ołtarze z około 1958 roku, a w nich rzeźby. W głównym Chrystusa Frasobliwego ze złotymi aniołami trzymającymi symbole męki, w bocznych Zwiastowania i świętego Józefa. Wykonał je Jerzy Bandura. Wystrój całego kościoła oraz chrzcielnica, ambonę i inne sprzęty drewniane są projektu Zbigniewa Rzepeckiego. Płaskorzeźby Drogi Krzyżowej i tajemnic różańcowych wykonał Józef Janos z Dębna Podhalańskiego. Polichromię natomiast w 1955 roku wykonały malarki ludowe z Zalipia, Felicja Curyło, Felicja Kosiniak i Maria Wojtyła. Świątynia wyposażona jest również w organy wykonane przez Wacława Biernackiego, których budowa zakończyła się w 1954 roku. Ciekawostką jest to, że kościół jest pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego, a parafia – Miłosierdzia Bożego. W otoczeniu kościoła znajdziemy liczne kapliczki, rzeźby i kamienną dzwonnicę. W skład terytorium parafii wchodzi część miejscowości Rzepiennik Strzyżewski i Rzepiennik Marciszewski.